Witajcie widzowie w nowym odcinku. Jak po tytule wiecie, jedziemy po nowy nabytek teraz. Nowy stary nabytek, bardziej zabytek bym powiedział. No i co? Z czym to odpaliłem? Były problemy, bo mi masa zasiedziała. O. No co? Włączamy światła i jedziemy. Czy tu wyjechać? Czekajcie. Jedziemy po nowy, stary zabytek. Na żyletki. Jedziemy po nowy, stary zabytek. Przyda się na pewno. No bo... O, obrotowiec już się ukręcił. Oryginalny był. Ta fur... O, a co to za niespodzianka? A to tu siedział, zobaczcie widzowie. Nie boi się nic. No i to właśnie przychodzą i wyżerają zboże, a później brzydko wygląda, nie krzewi się, a to wszystko przez tę zwierzynę całą. Przychodzi pod sam dom, pod lasu i tak to jest. No i co, jedziemy? Rafał, sąsiad i co? Jedziemy po ten nowy nabytek, zabytek. I zaraz nie widzimy tak naprawdę, tylko z tego dowiozę. Zaraz będę. Zło. I jedziemy powolutku. Bitka solidna. Kozacze będę musiał wymienić, bo nie wróżę mu w przyszłości. O. Dziura jest w burcie, ale tam nic. No i zobaczcie, taka paka. Jak znalazł. Będzie jak znalazł. Ten zaczep jest na takiej gumie. Zobacz sobie, widzisz? No musiał zaczep tutaj skonstruować, już mamy ze Stachem plan. No widzisz, on pływa tu na gumie. Zmęczyłem się. Ile to waży? Mona, konstrukcja mostu od stara. Konstrukcja jest potężna. Dawaj na trytkę, zepnie się to. Solidnie wykonana. Ale widać, że kurwa Polska, co? Polska myśl technologiczna to była. To samorówka jest. Gdzie, kto robi szczepę z mostem od stara? Chłopie, ten most to wiesz, do czego to może być stary? Że takie ciężary wozić, że... No, drzewa będzie czym wozić z lasu, nie? Nie wiem, ona ma 4 metry chyba długości będzie miała. 4 metry z 1,82 m. Akurat, zobaczymy jak ciapek z nią będzie szedł. No. Co? Trudno, to dojedzie na kapciu. Co ty, to opony są niezniszczalne. A ty mówisz. Chłopie, ja mu... Jak ją zrobię, to wiesz, odmaluję ją. Burty zrobię nowe. I co? I ten. I światło z niej zrobię, nie? Żeby sobie jeździło tak o. No, kostka jest to. Dobra, jadę, czy bo jeszcze muszę ogarnąć ogródek. No, że się skumamy później. Dobra. Nara. Ja pierdolę, jakie to długie, ty. Samolot. Dobra, jedziemy. Dojechaliśmy. Potężna przyczepka. Zaraz mierzymy ją, ile się mieści. Tu ją na razie parkujemy. W ruch. Zajeżdża jak. Nie, osiony. Ja cię trafię, jak ja nic nie widzę. Dobra. Włączamy światła. I co? Dojechaliśmy. Kawał przyczepki.
Łańcuch jest, żeby spiąć burty. Burty to latają, ale jeszcze ten sezon polatają. Podłoga jest zdrowa, rama też. Rama jest potężna, przerdzewiała, ale no jest potężna, powiem wam, i ten most od stara. Konstrukcja, konkret. Wezmę metra, zaraz przyniosę i zmierzymy ją. To jest dobre. No, zobaczymy na głębokość. 50. Przecież 4 tony to jak autosanka to jest. Na pakę mojego autosana ma. No 50 to ma, 2 na 3. Autosanka? To ile ma? 2 szerokości, będzie miała na 4 długości. To już nie jest na szeroko. No czekaj, bo mam tak 0,5. Zapiszę sobie od razu, to sobie zmierzę, ile się ten mieści w nim, nie? No, na 2 metry ma. Razy 0, razy 2, razy 4. To masz już. No zaraz będziemy, czy 4 ma. No będzie miała 4 metry, masz. Zobaczymy. Ile metr masz? 2,5. Masz go do końca? No puść go. Nie ma 4. 2,5. No i półtora ma z burtą końcówkę. No. 4. No. Razy pszenicę, jakbyś chciał, to 3 tony wejdzie tu pszenicy. 3, jak ma gęstość 80%, no to rzeczywiście tyle nie ma, no to na naszych ziemiach to 3 tony będzie miała. A to ile na ile tonę czy metr sześcienny waży? Pszenicy? No. Średnie jest 80, 0, razy 0,8, 0,8, 4. A 3 tony. U Mańka, jak mieliśmy, kosiliśmy pszenicę, to miała prawie 0,8, chyba 9. Ale to wagi? W jednym litrze, w jednym decymetrze sześciennym było 0,89, nie? Czyli w 10 decymetrach, w jednym, tak, w 1000 litrach było 89 deko, no. 0,8. 900 kilo na tonie, na no. No. To, że on ma przyczepę 20, chyba 2000 litrów, nie? Ma 3 takie przyczepy, to wiesz. 900 razy 4 to ma 3600. A nasza ta ze Stachem, co zrobiliśmy tą rolnikowo przyczepę, to ona ma 6200 litrów, pomieści, ten, pomieści co widzieć na żniwach. To 6 metrów ma? 6,2 metra. Wewnętrzna paka. Ma 1,80 m szerokości, 3,5 długości i 1 m wysokości. A czy tutaj też można nakładki wstawić? No, nakładki wstawię i... Że tu trzeba porobić taki na ten. Ja to ten, sezon se polata, sezon przelata. Do tego nie używaj mi aku. W rządzie może do tego aku używać. Nie, coś tak, bym ją robił, to tylko tą elektryczną. A co miałem mówić? To jeszcze tą Angela elektryczną. Nie z tych, tylko z co miałem mówić, ten, te burty to ja w przyszłym roku nagiętą blachę wymienił, tak zrobił, nie? Bo te są zgnite. Co? Taką jak przyczepy jest u Stacha. Żebyśmy robili ze Stachem przyczepy tam. Inaczej, rolnikowo. Tylko nie w tym roku. Kiedyś się doczeka. Na razie to tylko zakonserwuję spód przed żniwami i połatam tą dziurę i tyle. No i drzewo będzie czym wozić. Otwierane burty z tej. No, dobra, bierę ten i pług podczepię. Trzeba rozciąć te. No, jeszcze pod koło, coś się podłoży. No, 4 metry długości ma ta przyczepka i jest elegancka.
Zaczep się przerobi tutaj w ciapku i będzie bajka. Dobra, jedziemy, bierzemy się na co innego. No taki krótki odcinek z przyczepy. Zakupiłem se. Będziemy mieli na żniwa z Stachem. Jedna jest gotowa, teraz tą się zrobi do porządku dziennego i co? I będziemy działać. No. Teraz zapraszam was na drugą część odcinka. Pierwsza część będzie myślę, że jutro, czyli to będzie czwartek. A następna będzie gdzieś koło niedzieli, może sobotę. Także zapraszam was na kolejny odcinek z tego miejsca. Zostawcie łapkę, jak się podoba, na nabytek i to. Widzimy się w następnym odcinku.